Hej, cześć, witajcie. Witam na kanale Jestem Prawy. To jest trzecie spotkanie z GTA 3. Grand Theft Auto 3D Definitive Edition, rzecz jasna. Kontynuujemy zabawę, rozgrywkę i rozrywkę. Mam nadzieję, że wszyscy miło tutaj spędzimy czas. Przypominam tylko, że gra ma oznaczenie PEGI 18, co oznacza, że jest dedykowana dla co najmniej, że tak powiem, dojrzałej młodzieży. Jestem bezbronny, że tak powiem, bo ostatnio dałem się złapać jak dzieciak policji na koniec odcinka i mnie, no, że tak powiem, no i co mi zrobisz? Będziemy się bić? Będziemy się bić. Jeszcze? Dobra. Nie chciałem, ale... No on się prosił o wpierdziel, więc no niestety... Chciał klapsa w dziąsło, to dostał klapsa w dziąsło, no i tyle. Mi by się przydał M. Więc podjedziemy sobie do Emanation. Tam chyba z tyłu za Emanation możemy sobie dziabnąć broń. Tak for free. Ona, ty, on przejechał na czerwonym, czy mi się wydawało? Policja w ogóle nie zainteresowana tym, jak jeździmy. Tu możemy na skróty przecież. No, żeby tam ktoś z za rogu nagle nie wyszedł. Ty, gdzie jest to ammo? Ammonation. Tu jest Ammonation. Czy możemy sobie stąd giwerę wziąć? O nie, już nie ma. Dobra. Kupimy, stać nas. Stać nas na ludzie. Ty, ale chowaj te giwery, bo zaraz tu pały przyjadą i będzie... Przypał. Na rozgrzewkę myślę możemy sobie wziąć zadanko z tego telefonu. Kuźwa, laska mi wleciała pod auto. Ty, a ta co, wszędzie do mnie? Co ty gadasz? Nie pogada. Hui? Sorry. No z nią by pewnie trzeba jechać gdzieś w jakieś ustronne miejsce i wtedy by przeszła do cimci rimcim. Nie mam czasu teraz na takie rzeczy. Czy niepotrzebnie kupowałem giwerę, tak? Ale się wkurzył. Żeby nie powiedzieć, że się wkur... No dobra. Arriba. Okej, niech będzie Arriba. A to kto? Jaki chłop? Ty se chyba jaja robisz. Wyście to widzieli? Chłop ukradł złodziejowi auto. Stój. No i elegancko. Do widzenia, babka. Ty, już myślałem, że babka się będzie ze mną bić, ale jednak nie. Patrz, jak leziesz. Ukradli chłopu auto. Przy okazji mi też ukradli auto.
ale nie mam czasu teraz chłopa wyjaśniać. Następnym razem mu wytłumaczymy, gdzie jest jego miejsce. Na razie jedziemy na misję. Czy też w sumie po ammo na to wychodzi. Czekaj, 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 bo tu mamy giwerę do wzięcia. Podobno jakąś dobrą. Gdzie ta giwera? Halo? Co tam jest? Wy to widzicie? Wy to widzicie, co ja? Snajpa? Zabij 25 członków triady. Czy co, ja sobie pójdę na górę? Ale... Kto to jest ta triada do licha? Dobra, próbujemy. Holy shit, serio? Dobra, ale to muszę jednak iść na dół. To jest ten, miotacz ognia. Łoty synu. Chodźcie. Ty, sam się zjarałem. No ty se chyba jaja robisz. Jaki chłop, kto miotaczem ognia wojuje, od miotacza ognia ginie. Dobra, już wiem. No, mam nadzieję, że tym razem nie ukradnie znowu tego samochodu. Macie szczęście. Aha, wkurwił się. Albo chciał mi ukraść auto. Jedno z dwóch. Ale ja nie mam czasu. Jedziesz ty, taryfiarzu. Co wy myślicie, że mam czas? Czas to pieniądz. A akurat taryfiarz powinien o tym najlepiej wiedzieć. Nie? Co no problem, no problem. Nie no problem, tylko jest problem. Dobra, dawaj mi tam giwerę i od razu przechodzimy do action. Oui, zabić 25 członków mam, dobrze. I się przy okazji nie spalić. Oui, uwaga, bo będzie si boom. Sorry babka. Myślę, że Zeus nie będzie płakać. Czy ja się mogę jakoś ugasić? Sam się ugasił. Ja tu latam z miotaczem ognia, a oni sobie nic z tego totalnie nie robią. Powiem szczerze, nie kumam tego. Jeszcze nikt po pały nie zadzwonił. Dobra. No i jeszcze trochę ich tu mam do swajcenia. Ty, policja jedzie, też se nic z tego nie robią totalnie. O! Dzień dobry Państwu w Radiu Z. Sibum będzie zaraz. Siema!
Podczas kręcenia tego filmu nie ucierpiał żaden lud, a tym bardziej cywil. Prawie żaden. Ten się spocił. To mu jeszcze troszeczkę podgrzejemy. Oni też się tu widzę spocili. Dobra, jeszcze jednego gamonia tu mamy. A nawet dwóch weźmiemy na nadwyżkę. 10 tysięcy. Łokierwa! Ja pierdzielę, serio? Ja myślałem, że ja mam jeszcze tamtą... ten miotacz ognia i że ich sobie jeszcze swajcę. Ty, zabrali mi znowu broń. No wy sobie chyba jaja robicie. No ale dobra, 10 tysięcy wpadło. Dawaj mi tą furę. I teraz pojedziemy sobie... może tu do tego Jose? Czy jak mu tam? Josz? Jose? Nie pamiętam. Jak się zwie... Dobra. A tutaj coś jest z tym... coś ten GPS się... czasem kijowo wytycza. Nie chciałem typa rozjechać. Wow! A co on tak jakoś jedzie? Trup w bagażniku. Siema. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Ja tego zadania aby czasem ostatnio nie robiłem? Tak nie mam déjà vu. No ale dobra. Spadaj, gościu. Coś gościuwo. Oni co tu biegają jakieś w środkiem ulicy? Au. Aj kurna, myślałem, że tam się przejedzie, a to dupa. Nie wpadajcie mi to w panikę, ludzie. Dajcie spokój. Szkoda, że bagażnika nie mogę otworzyć. Co oni odpieprzają? Co to ma być? Co to ma być? Halo? Co oni odpieprzają? Halo? Co jest? Fuck! Zaraz się zacznę jarać. Ale oni też się powinni zacząć jarać. Kto na dupca znowu? Ui? No to już chyba nie przyjadą, nie? Ty, jadą. Ty, kuźwa, ja nie mam ammo! A masz! Leżeć! Dobra, już mam ammo.
kaszka z mleczkiem. To jeszcze przy okazji tę jego furę sprzedam. Co, miał tylko 9 amo? Jemu się już ta fura nie przyda, nie? A mi kasiora jak najbardziej. Stój! 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 Oddawaj tam tego klekota. I proszę pana, jedziemy teraz do tego na T. Ty! Jeszcze mi tu pyskuje, no. Wypad. Dawaj tą gablotę. No głupi. Głupi. Powinien dostać nagrodę Darwina. Jak ci titnę, to zobaczysz. Łokierwa, policaj! Kurde, wiedzieli kiedyś, kiedy przyjechać. Wypad z baru. No powiem wam, super ma ten bus. Oho, tak. Na, z buta to na pewno mnie złapiesz. Aha. Dobra, pościgamy się trochę. Shit, jak ślisko. Już mnie nie ścigał. No i pięknie. Ło! Masakra. Uciekam. Pewnie, stój tam i trąb. Co ty chcesz ode mnie? Czego ty kurwa chcesz? A masz, zaoświęci. A ty? Następny. Co tu się dzieje? O, chyba ich wkurwiłem. Tym, że ich trochę podpaliłem. Cóż. Kuźwa, tu jest ten policaj jak na złość. Stój. Trudno. Musi się coś dziać, bo byłoby nudno. Ha! Jaki frajer, policja nie zauważył. Pączki niech idzie wpieprzać na komendę. No jasne! Jeszcze czego? Wypraszam, patrz jak biegnie. Nie, ja się nie zgadzam na takie traktowanie, absolutnie. Przecież to nie była moja wina. W ogóle. Ale kasiasty, oh my god, ulala. Pewnie, tak. Ratujcie, tak, trzeba wezwać pomoc. Tak, was to tyle, to ja nie będę przeszkadzał. Ui. Ja sobie tylko kasiorę wezmę. Dobra. Haracz. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Dobrze, panie Tony. Czyli co, znowu będę chłopczykiem na posyłki. Idealnie.
Zawsze o tym marzyłem. Ten se stoi tam w ogóle na środku. Patrz chłopie, jak włazisz na... Przecież nie ma przejścia dla pieszych. Oho, 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 patrz, 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 patrz. Jak się zlecieli jak muchy do gówna. Patrz, jak chodzisz chodnikiem. Co za paruwa. Kto tu mi da kasiorę? Dzień dobry, proszę kasiorę dla mnie. Fuck. Fuck. Przepraszam bardzo, tam była moja fura. Wypraszam sobie. No jasne, jeszcze czego? Więcej was matka nie miała? Mhm. Tak, 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 tak. Oczywiście. Nie, no to ja sobie muszę pierw pojechać po ammo. Dobra, już wiem, już wiem. Or trying to. He'll never be as tough as his pop. But he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. Dobra, to już wiem. Dobra, fura nie jest tak ważna w sumie. Ty, oni mi cabrio z tego zrobili, czy to było cabrio? Dobra, ja sobie muszę kupić tutaj jakieś ammo. Siemano, to znowu ja i wezmę sobie jak zawsze zestaw stałego klienta. Jedziesz ty paruwo. Powiedziałem jedź. Daltonisto jest zielone. Patrz, piżwa, jeszcze pyskuje. Jedziesz, nie denerwuj biednego mnie. Mówię jedź, to jedź. Będzie mi tu pyskował. Dobra, czyli mogę tam śmiało wjechać, bo w sumie i tak to jest zasadzka, i tak to jest zasadzka, przepraszam. Służbowo. Tym razem ta fura nie zniknie? Pojedynczo! Wszyscy? Nie. Kurwa, wlazłem im prosto pod auto. Czekaj, czekaj, tylko ja sobie tu jeszcze swoje pozbieram. O, furę mi naprawili. Będą mnie jeszcze ścigać? Do widzenia. Czyli zaczyna się to, o czym mówiłem w sumie ostatnio, że teraz jak będziemy przejeżdżać, to te gangi, tak jak było w GTA San Andreas. Fuck, przepraszam. Tak jak było w GTA San Andreas, że przejeżdżaliśmy, to te wrogie gangi do nas szczylały.
10 tysięcy. Oni tu mają w ogóle, kuźwa, inne nominały niż 10 tysięcy wynagrodzenie? Jejku, no lekko dotknąłem i zaraz afera. Dobra, wiecie co, w sumie jak już tu jestem, pociągnijmy ten wątek dalej. Oui? Salvatore złowie na raz. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. Co, będziemy się nadupcać? Now get going. I to taką większą ekipą? Mi tam pasuje. Oui? Gentleman. Kto tu tak ładnie do mnie mówi? Co za paruwa. O nie, o nie, o nie, ktoś zginął. Dajcie pieniążki, ja przypilnuję. Ty, oddaj. Chyba się wkurzył. O, przepraszam, ja tu tylko pieniążki pozbieram. Tak. Ty, sanitariusza rozjechali. Co za chłopy. Wiecie co? Chodźcie mnie teraz wybuchnąć do pizdy. Tylko jak na złość to nie chcę. Ty, policjant! Żdupcaj! Dobra. Fuck! Oui? Ty, no nie gadaj, że lecą jak muchy do gówna. O, dzień dobry panu. Ty, on się chce... Serio? Panie policjantu! Ja nie jestem nauczony bić funkcjonariuszy publicznych na służbie, no ale pan sam się prosił. A masz. Stój. Kurwa, słyszeliście to? Przyjechała karetka ratować chłopa i rozjechali chłopa. Albo babę. Patrzcie. Widzicie, przyjechali do zgona i sami... Dwa zgony nawet zrobili. Jak wy jeździcie? Kto wam dał prawo do jazdy? Ty, on się chce znowu bić. Ty, bo oni go zmartwychwstali i on... Co oni się wszyscy ze mną chcą bić? Zdupcam stąd. Oni wszyscy na biednego mnie. A kto mi pomoże? Niech mnie ktoś przytuli. Lodziarnia. Szybciej z tą lodziarnią! Jakie baby? Do kogo to było? Do mnie? Czy ja ci wyglądam na dziecko? Fuck! Mieli tu nie wjechać za mną. No to już chyba nie przyjadą, nie? Ty, ale zarębista willa. Ale te giwery mają strasznie mało ammo. Co do ciula. No! Nie gadaj.
Tam spadli? Serio? Co za Mongoły. Tak, no od tej strony tu nie przyjadą. Ty, no ale te gwiazdki nie chcą zniknąć. Ty, samolot. No nie gadaj. Tak, 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 tak. Jedź, 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 jedź. Tak, 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 tak. I będzie si bum. Dobra. Aha. No nie gadaj, że mnie namierzyli. Kuźwa, nie strasz. Ty, żyje. O kierwa. Oni też żyją. O kurwa. Panny, przecież ja jestem z wami. A! Właśnie. No to już nie mają radiowozów. Minuta w Liberty City. Przetrwaj minutę, mając mniej niż 10 punktów zdrowia. No minutę przetrwałem. Ale wolałbym, żeby oni mnie przestali ścigać. No. Kamizelka kulkoodporna? No fajnie, tylko zdrowie mam. Całe 3 punkty. A oni mnie nie chcą przestać szukać, mędy. Kierwa, oni tu jadą. Call
Chyba muszę się stąd jakoś tak po cichutku, boczkiem, boczkiem wydostać. Nie wiem, jaki tu jest mechanizm gubienia policji. Bo w GTA 5 było tak, że wystarczyło się schować na chwilę w jakimś ustronnym miejscu i no jak nasz śmigłowiec nie namierzył, to nas nic nie namierzyło, nie? A tu mam wrażenie, że działa to tak, że jeżeli jest jakiś radiowóz w okolicy, to oni mnie nie przestaną szukać. O, jakiś tunel. Patrz, no kuźwa. U góry są? No chyba tu nie przyjadą. Ci tam w ogóle stoją pośrodku tego tunelu. Nic nie robią. Ty, jaki tu jest zarębisty skrót. No. Ja nie wiem. Ta policja kiedyś się znudzi? Czy raczej nie bardzo? Ty, jadą. Ty, ktoś tu chce open fire. Słyszeliście ich? Słyszeliście? Oni chcą mnie kilchy. Serio? Jeszcze raz mówię, wypraszam sobie, nie jestem gejem. Dobrze wiem, LCPD, możesz sobie być nawet FBI, w dupie to mam. Jezus, jaki podjarany. Chwali się, LCPD. O-o. O-o. Ty, ale oni mnie nie widzą, czy jaki czort? Powiem wam szczerze, że... Trochę tego wszystkiego nie rozumiem, co się tu dzieje. Oni się zachowują tak, jakby mnie nie widzieli. Niby jakby wiedzieli, gdzie jestem, ale niby nie do końca. Siema! Co tam? No nie kumam. Nie
No, cześć. I co? Tak se będziemy tu stać? Weźcie mnie, zabijcie, bo to już jest nudne, naprawdę. Dobra, ja nie mam czasu na takie zabawy w ciuciu babkę z nimi. Dawaj mi tą gablotę. I zdupcamy stąd. Do widzenia Państwu. Przepraszam. Miałem pierwszeństwo. Nie do końca, ale powiedzmy. O kurwa. Dobra, wiecie co? Raczej już ich i tak nie zgubię. To porobimy tutaj trochę rozpierduchy. Śmigłowiec już mnie goni, czy jeszcze? Ui! Byście to widzieli? Ja pitole! Oho. Co? Co to było? Co ten śmigło zrobił? Holy shit. Następny, proszę. A ci co? Dobra, nie zesraj się tym śmigłowcem. Łokierwa, ty, na dupca. Spadaj mi, ty, taryfiarzy. Co potem, wojsko mnie będzie gonić, czy kiczot? Ja chcę zobaczyć, co będzie dalej już z ciekawości. Już im i tak nie ucieknę, raczej. Nawet szczerze nie wiem, jak tu się ucieka. Ile ja mam jeszcze ludzi rozjechać, żeby wzięli kolejny poziom pościgu? Ale miał kasiory. Przepraszam. Przepraszam, ale ja nie chcę, ale ja muszę tu zrobić konfiskatę pieniążków. No wiem, wiem, wiem. Polis. Kładą się sami kuźwa pod koła. Debile. Holy shit, co to było? No ciekawe, że ten tym śmigłowcem tak nisko lata i w żaden budynek nie wleciał. Oni się sami wykończą. Ty, cztery gwiazdki. Fuck. Przepraszam, to służbowo. Sorry, nie mam czasu. Sorry, Batory. Dajcie mi jakąś gablotę. No taką gablotą to se mogę, kuźwa. Na grzyby do lasu jechać. Ui! Debile jeszcze wysiedli, no. Powiem wam, jak na to, że mam 3 punkty zdrowia i 4 gwiazdki pościgu, to całkiem mi idzie, nie? Chyba. Do widzenia.
Do widzenia. Szkoda, że tego śmigłowca nie mogę też tak. Siup do wody. Nie widzę różnicy między poziomem 3 a 4 pościgu. Mota fajerwerki. Dawaj mi tą gablotę. Wypad, chłopie. Który mnie tam od gejów wyzywa? Który taki? O, a masz. Jak ja ci powiem gaj, znaczy gej, to ty mnie popamiętasz, ty Sasza. Jestem tym śmigłowcem dalej? Super. Dokładnie o takie Polskę walczyłem. Ty, gdzie ja jestem? Wstawaj! Ale powiem tak. Nie dałem się policajkom, tylko zginąłem przez głupotę. No, ale cóż zrobić. Chociaż w sumie niepotrzebnie pomijałem, bo szczerze mówiąc już zapomniałem, co miałem zrobić. Pamiętam tylko, że była niezła drama, ale w sumie nie wiem, od czego się zaczęło. Co ja takiego zrobiłem, że mnie policajki zaczęły ścigać? Ty, tak przydupiłem, że na... Uważaj! Stój! Nic z tej gabloty już nie będzie, dajcie spokój. Jakie ona ma zderzaki, wyście to widzieli? Stój! Dawaj mi tę gablotę. Ui! A? Ile mamy? 47 minut nagrania. No to... Jeszcze ciut, ciut i będziemy kończyć. O, proszę mi zrobić przegląd od razu. Opony proszę wymienić na zimowe. A limuzyna. Fiu, fiu, fiu. No nie pogad. Ja mam tym ustrojcem jechać? Poczekaj, 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 bo tu są pieniążki. Nie mogę się zmarnić. No i co? Ja pitole. Ale paruwa. Uźwa, tym się jedzie jak autobusem. Przepraszam, ja tu służbowo jadę. Powinni mnie tutaj borowiki albo sop. Powinni mnie eskortować. Nie będę się tam wtrącać. Policja se stoi, nic se nie robi z tego totalnie. A ten co? Chodź tu, ty. Troszkę poobijaliśmy tą limuzynę. Trudno. Trudno. Z drogi śledzie, bo prawy jedzie. Przejadę. Ja nie wyjadę limuzyną po schodach. Człowiek, potrzymaj mi piwo. Oj tam, no delikutacznie muronu się tylko dotkłem. No chodź, chodź. Ten tam robi nam przegląd. Tak zwanym międzyczasie. O-o. No i co? I co teraz? I co teraz? Wy sobie chyba jaja robicie.
Ja mam taką gablotą przed nimi... Co, spieprzać? Wolne żarty. Przecież to ledwo jedzie. Spadaj, gościu, nie mam czasu. Teraz są takie pierdolamenty. Dawaj, 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 bo jadą. Ciao, 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 Siciliano. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop, I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong. Ty co ty masz do tych mamusiek? She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. Aha, i oczywiście nasz bohater, jak zawsze, zbyt rozmowny nie jest. Ale poznaliśmy kolejną osobę, Salvatore, tak? Salvatore. Wiecie co, dzisiaj tak będzie ciut krócej, przez mój stan zdrowia i w ogóle taką sytuację. Troszkę niefajną. Zjedziemy sobie do najbliższej kryjówki i na dzisiaj to już będzie na tyle. Ale fura. Holy shit. Uwaga, pospieszny na Przemyśl. Jedź ty głąbie kapuściany. Ty też. I ty też. Dobra, mamy tutaj naszą kryjówkę. Zostawimy sobie te furkie. Zapiszemy postępy i cóż, na dziś ode mnie to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i oglądanie. Życzę miłego dnia, udanego weekendu. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. Cześć!